że przyszli tutaj na moje zaproszenie, to wiedzą, co zaraz się wydarzy, a mianowicie oprócz chleba. Chleb jest dzisiaj bardzo mocno związany z osobą Jurka Dołżyka, bo to on jego dzisiaj jest jego ojcem. Ale jest twój zaczyn. A chciałam powiedzieć, że ja przepraszam, że tak z tymi kubkami nie ładnie. Masło też. Masło nie, ale mamy olej. Ale mamy olej rzepakowy, który również ty, Jerzy, dostałeś, tak? Olej rzepakowy. I dobrze wygląda. Ja też jem ten olej, też mam nadzieję, że... Ja też dobrze wyglądam. Widać. A, właśnie, chciałam powiedzieć, że zagra dla nas Jerzy Dołżyk, jak tylko weźmie gitarę. Z gitarą zawsze gra wychodzi trochę lepiej. Ale go nie widać? Tak, Jurek dla osób, które jeszcze jego nie znają, nie wiem, czy są takie osoby, ale no zawsze myślę, że jego sława wybiega przed Jurka. Jurek jest malarzem, to jest jego jeden z wielu talentów. Jest muzykiem również, jeśli trzeba, to pisze i wygrywa różne konkursy, czy slamy poetyckie, tak się jemu udaje, czego się dotknie, zamienia w złoto. A prywatnie mam zaszczyt, mam nadzieję, być jego przyjaciółką i tutaj razem w tej galerii z grupą przyjaciół, z Asią Jagiełło i z innymi malarzami, którzy nas wspierają z tym, co robimy. Założyliśmy galerię piecową w 2012 roku, czyli właśnie taką nieformalne miejsce, w którym się spotykamy, żeby coś fajnego się udziało i żeby przychodzili mili ludzie i nas słuchali i sami występowali, a wtedy my ich słuchamy. Zamotałam się? Nie.